5.55, kłaniam się Państwu bardzo uprzejmie. Zaczynamy poranek TVP Info. Mariusz Pietrasik, witam Państwa. Będziemy z Państwem do godziny 11. Te zdjęcia, które Państwo widzieli, nie wiem, czy Państwo rozpoznali. To jest Boeing 787, czyli nasz Dreamliner. To są zdjęcia, to były zdjęcia z wczorajszego wieczora, kiedy ten samolot odlatywał do Stanów Zjednoczonych, do Chicago, no ale jak się okazuje, to jest informacja z nocy, po wylądowaniu został zatrzymany na miejscu i wszystko wskazuje na to, że ten Boeing 787 Dreamliner, tak mocno i poważnie przywitany przez nas niedawno na lotnisku w Okęciu, na razie do Warszawy nie wróci. Dlaczego nie wróci? No bo jak słyszymy, jak dowiadujemy się w czasie ostatnich tygodni, w czasie ostatnich dni, Dreamlinery mają pewne usterki i jak się wydaje, firma Boeing będzie chciała się z nimi uporać. Co do szczegółów, to witam w tej chwili pana Marka Kucińskiego, rzecznika Polskich Linii Lotniczych LOT. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Myśli pan, że nie było wyjścia, że Dreamliner musiał zostać w Stanach? No, my musieliśmy się podporządkować pewnym założeniom prawnym z tym związanych. Respektujemy to. Halo, halo, panie Marku? Halo, halo, halo. A teraz pana słyszę. Coś przerwało. Słyszymy pana doskonale. Mówił pan o tym, że no, nie mieliśmy wyjścia, tak? Musieliśmy się podporządkować tej decyzji amerykańskiego Federalnego Urzędu do Spraw Lotnictwa. Rozumiem, że FAA, czyli ten federalny urząd, ma takie kompetencje, jest jedynym zarządzającym w tej sprawie i, no, i się podporządkowujemy, krótko mówiąc. My respektujemy tę decyzję, ponieważ także działania federalnego agencji. W związku z tym, mimo że Panie Marku, może spróbujemy się z Markiem Kucińskim, rzecznikiem Polskich Linii Lotniczych LOT, połączyć za chwilę, bo zdaje się, że są jakieś problemy z zasięgiem telefonu komórkowego pana Marka Kucińskiego, ale mamy na linii Marcina Firleja, korespondenta Telewizji Polskiej w Waszyngtonie, w Stanach Zjednoczonych. Marcinie, witam cię serdecznie. Dzień dobry. Ile to może potrwać? Ile Dreamliner będzie stał tam na miejscu? To po pierwsze. No to jest pytanie, na które nikt w tym momencie nie zna odpowiedzi. Do czasu przeprowadzenia kontroli, która stwierdzi, że Dreamliner może bezpiecznie do Polski wrócić. Jak długo ta kontrola zajmie? Trudno powiedzieć, dlatego że z całą pewnością eksperci będą sprawdzali nie tylko ten najpoważniejszy problem, jakim są bateria, właściwie akumulatory, bo to właśnie one spowodowały wydanie przez Federalną Agencję do Spraw Lotnictwa decyzji o uziemieniu wszystkich Dreamlinerów w Stanach Zjednoczonych. Ja tylko przypomnę, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni doszło do kilku incydentów z udziałem Boeingu 787. Ten najpoważniejszy w Japonii był spowodowany pożarem wywołanym właśnie przez tą baterię. W tym wypadku ucierpiało kilkanaście osób. I cóż, no, wtedy niektóre linie, które posiadają Dreamlinery, zdecydowały o tym, że trzeba dokonać bardzo gruntownego przeglądu tych samolotów. Tak też zdecydowała Federalna Agencja do Spraw Lotnictwa. Czy ta kontrola będzie dotyczyła tylko i wyłącznie akumulatorów, czy też będzie dotyczyła całych samolotów? W tym momencie trudno jeszcze powiedzieć, dlatego nikt nie zna odpowiedzi na pytanie, jak długo ta kontrola może potrwać i jak długo polski Dreamliner pozostanie w Chicago. Dziękuję ci bardzo, Marcin Firlej z Waszyngtonu, ze Stanów Zjednoczonych, nasz korespondent za oceanem. Wrócimy pewnie w trakcie trwania programu do rozmowy z Marcinem. Marek Kuciński z powrotem, rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT. Panie Marku, no, usłyszeliśmy od naszego korespondenta w Waszyngtonie bliższe szczegóły w tej chwili, to ja w takim razie chcę pana zapytać, co się stanie z tymi pasażerami, Polakami między innymi, którzy już mieli zabukowane loty z powrotem do Polski. Oczywiście podejmujemy pełną, normalną w takiej sytuacji działalność, czyli przebukowujemy pasażerów na inne linie lotnicze. Część udała się do hotelu, zapewniamy hotel, a część mamy nadzieję, że będzie wracała jutrzejszym lotem z Chicago do Warszawy. Wie pan, tak się zastanawiam, czy nie jest tak, mówiąc trochę kolokwialnie, najzwyczajniej głupio, bo myśmy Dreamlinera 787 w sposób pompatyczny przywitali na lotnisku w Warszawie, ale rozumiem, że to nie nasza wina, że są usterki.
To nie nasza wina, że są usterki, z tym, że trzeba zaznaczyć, że jeżeli chodzi o ten samolot, który poleciał wczoraj do Chicago, on nie ma usterek. Jest problem związany raczej z decyzją ogólnoświatową dotyczącą nie miał sytuacji. Żadnych usterek na pewno, bo wydaje mi się, że słyszeliśmy jakieś doniesienia o tym, że coś tam się może drobnego, ale jednak dzieje. Z tego co wiemy, bezpiecznie kontynuował lot i bezpiecznie wylądował w Chicago. Jak z zastąpieniem Dreamlinera? Bo rozumiem, że państwo są związani jakiegoś rodzaju kontraktami ze wszystkimi, z przewoźnikami, z pasażerami i nie tylko. Czy Boeing podstawi jakiś samolot zastępczy? Czy państwo będą musieli swoją flotą obsługiwać te linie i te połączenia, na które państwo planowali Dreamlinera? Na dzień dzisiejszy pracujemy z naszą flotą. My oprócz Dreamlinerów posiadamy jeszcze samoloty Boeing 767, które do tej pory u nas funkcjonowały i będziemy starali się tymi samolotami wypełnić lukę po tym Dreamlinerze. A czy firma Boeing przekazywała państwu jakikolwiek komunikat? Co się może dziać z tymi samolotami? Czy Boeing próbował się w jakikolwiek sposób wytłumaczyć, czy nie ma żadnej reakcji? Przez cały czas jesteśmy w kontakcie z producentem, jeżeli chodzi o obsługę naszych dwóch samolotów. Jeżeli chodzi o tą decyzję, która w dniu dzisiejszym zapadła i została podjęta przez Federalną Agencję do Spraw Lotnictwa, to takiej informacji nie mieliśmy. Dziękuję bardzo. Marek Kłuciński, rzecznik Polskich Linii Lotniczych LOT, był naszym gościem telefonicznym. Teraz Tomasz Białoszewski, ekspert lotniczy. Witam pana. Dzień dobry. Halo? Halo, halo. 6.02, trwa poranek TVP Info. Może już się udało. Tomasz Białoszewski, ekspert lotniczy. Witam pana. Witam, dzień dobry. Zdecydowanie wolę publicysta lotniczy. Niech będzie publicysta, ale to też ekspert. Niech będzie, bardzo proszę o to. Panie Tomaszu, co pan sądzi o całej sprawie? Pamięta pan z wielką pompą, prawda? Przywitaliśmy Boeinga 787 w Warszawie na lotnisku imienia Fryderyka Chopina. I teraz co? Okazuje się, że nie było warto? Tak, i wtedy już, przepraszam, że powiem to sobie, ale jednak jako doświadczony dziennikarz, publicysta, miałem wątpliwości co do tego, czy ta feta, czy ta promocja, bo nazwijmy ją jak chcemy, nie jest przypadkiem zbyt wielka, ponieważ gdzieś z tyłu głowy miałem świadomość, że to jest najbardziej skomplikowany technicznie organizm, jaki latający, jaki do tej pory wytworzył człowiek. I niestety, co się będzie działo w momencie, kiedy nastąpi jakieś małe choćby uszkodzenie, kiedy Dreamliner zostanie, mówiąc tak jak w slangu lotniczym, po prostu choćby na chwilę uziemiony. Trzeba pamiętać, niestety wszyscy, którzy kiedykolwiek będą chcieli taką wielką fetę urządzać, muszą pamiętać, że to jest miecz obosieczny. I nasze apetyty w stosunku do tego samolotu niesamowicie wzrosły. Apetyty na jego zobaczenie, na przelecenie się nim, na odbycie, krótko mówiąc, nim podróży, na dotknięcie go. Więc to niestety tak działa i tak się stało. Natomiast nie demonizowałbym mimo wszystko całej tej historii, ponieważ jeżeli prześledzimy charakter usterek na poszczególnych samolotach tego typu, to te usterki generalnie nie są powielarne. Natomiast wszystkie oczywiście są ważne. Ten samolot jest tak jednocześnie skomplikowanym organizmem technicznym, że i tak po wielokroć wielopiętrowo monitorowany, że nawet sygnalizuje usterki, które mogą dopiero nastąpić. Uprzedzająco. Tak, uprzedzająco. W związku z powyższym to wszystko wywołuje oczywiście niepokój tych, którzy go w danej chwili eksploatują, no i niepokój producenta. Pamiętajmy też o sprawie wizerunkowej, więc jeśli te akumulatory litowo-jonowe tak zaczną nagle pękać, bo ktoś źle policzył obciążenie szynowe, a ich jest też kilka, bo tych szyn energetycznych w samolocie jest kilka zabezpieczających poszczególne urządzenia i dublujących się nawzajem, no to ten wizerunek też mocno ucierpi. Ale ostatnie zdanie. Najważniejsze, proszę pana, proszę państwa, w tym wszystkim jest bezpieczeństwo pasażerów. Więc cieszmy się niezmiernie, że samolot ten w sposób bezawaryjny, bezpieczny doleciał, bo tak miało być. My państwu... tu nie ma nic nienormalnego. Panie Tomaszu, my cieszmy państwu... się, że producenci jednak
dbają i dmuchają na zimne. My Państwu, naszym widzom, pokazujemy w tej chwili zdjęcia, które znalazły się na YouTubie i to są zdjęcia z lądowania Boeinga 787 Dreamliner na lotnisku w Chicago. Pan wspomniał o tych kwestiach wizerunkowych. No to jest pytanie o to, czy nie przesadzono z tą promocją podczas lądowania, ale ja rozumiem, że istnieje rodzaj presji rynku i stąd się biorą także usterki, tak? Bo firma woli wprowadzić taką jednostkę latającą na rynek nawet za cenę wystąpienia jakichś usterek, niż zwlekać z realizacją kontraktu. Jakiego rodzaju to jest presja rynku na producenta? Ja myślę, że obie kwestie, które pan poruszył, są kwestią właściwą. Pierwszą starałem się przemycić, a więc nadmierna promocja niestety czasem potrafi zaszkodzić i tak stało się w tym przypadku, ponieważ rozbuchane zostały, nazwijmy to, społeczne oczekiwania. Natomiast przypomnę, że Dreamliner i tak był opóźniony i to bardzo długo, więc presja rynku. Wie pan, nie chciałbym posunąć się w swojej dywagacji za daleko, ale może w którymś momencie któryś z głównych menedżerów Dreamlinera przestał, nie wiem czy był, ale być może przestał mentalnie być pilotem, a stał się właśnie wyłącznie menedżerem, który liczy słupki. Który liczy, krótko mówiąc, kasę. I każdy miesiąc, każdy kwartał opóźnienia to dla producenta, który miał wprowadzić tak sztandarowy produkt na rynek, to są straty nie tylko wymierne, te finansowe, ale także te, o których już wspomnieliśmy, wizerunkowe. Na to nie każdy producent może sobie pozwolić, więc złożoność tej sytuacji jest na pewno wielka, ale gdyby pan zapytał wobec tego, czy kogokolwiek winie, nie, może nie na tyle, żeby wskazać podmiotowo palcem, ten podmiot czy ta osoba jest temu winna. Niemniej z większą rozwagą trzeba zarówno wprowadzać tak skomplikowane organizmy na rynek, jak i je promować. Dziękuję bardzo. Pewnie jak zwykle zawiódł czynnik ludzki, ale to oczywiście dopiero się okaże. Tomasz Białoszewski, publicysta lotniczy. Różnie mogło być, prawda? Dziękuję. Różnie mogło być. Będziemy wracać do sprawy Dreamlinera i Dreamlinerów, które jeden za drugim będą najprawdopodobniej uziemione, bo Federalny Urząd Lotnictwa Amerykański wydał taką decyzję. 6:07, poranek TVP Info. Diana Rudnik w studiu. Witam cię, Diano. Dzień dobry, witam państwa. Także i witam o tym w serwisie. Tak, oczywiście, że tak. To jest ta informacja, która jest przyczyną całego tego zamieszania. Amerykańskie Dreamlinery zostały uziemione. Tamtejsza administracja lotnictwa odwołała wszystkie loty tych maszyn. Dotyczy to oczywiście także polskiego Boeinga 787, który wczoraj przyleciał do Chicago. Loty Dreamlinerów wstrzymują także Indie i Chile. Federalna administracja lotnictwa zakazała lotów Boeingów 787 do czasu wyjaśnienia sprawy powtarzających się awarii tych maszyn. W ostatnich tygodniach doszło do całej serii awarii Dreamlinerów. W jednym z samolotów pękła szyba, w innym wyciekało paliwo. W ubiegłym tygodniu w Bostonie w japońskim Boeingu 787 doszło do pożaru po wybuchu akumulatora. Wczoraj Dreamliner należący do linii All Nippon Airways musiał awaryjnie lądować w zachodniej Japonii. Tam także przyczyną były problemy z akumulatorem. Po tym incydencie obie japońskie linie lotnicze wstrzymały loty Dreamlinerów do odwołania. Automatycznie w Chicago odwołano imprezę powitalną polskiego Dreamlinera. Miała być feta z pompą w obecności przedstawicieli polskiego rządu i burmistrza miasta, no ale zrezygnowano z tej imprezy po wstrzymaniu lotu powrotnego maszyny Boeing 787 polskich linii lotniczych LOT. Pierwszy raz poleciał za ocean, w najbliższych dniach nie wróci jednak do Polski. Pasażerowie, którzy wczoraj wieczorem mieli odlecieć do Warszawy, na początku nie dowierzali, że pierwszy powrotny rejs Dreamlinera został odwołany. Przedstawiciele naszego narodowego przewoźnika zmieniali rezerwację na czwartek lub szukali wolnych miejsc w innych liniach lotniczych. Pasażerowie, którzy przylecieli z Polski, byli w zdecydowanie lepszych humorach. O pierwszym locie Dreamlinera mówią w samych superlatywach, a na pamiątkę rejsu z Warszawy wszyscy otrzymali nawet specjalnie wydane certyfikaty. Pełni optymizmu byli na lotnisku w Chicago, pełni optymizmu także oczywiście przed wylotem. Wczoraj pasażerowie pytani przez nas, oczekujący na start samolotu na warszawskim lotnisku Chopina, byli pełni dobrych myśli, pełni optymizmu.
No trochę emocji mam. Ja już dużo latałem, wie pani, ale starymi liniami, to znaczy starymi Boeingami 767. Jak będzie 787, tak się bodajże nazywa, nie wiem. Jestem bardzo podekscytowana, szczęśliwa. Jest to bardzo duże wydarzenie, szczególnie jeśli chodzi o wzajemne relacje polsko-amerykańskie. I jestem zaszczycona, że mogę być na pokładzie samolotu. A wie pani co, nie oczekuję jakichś wielkich zmian między samolotami, które lot wcześniej miał, i tym Dreamlinerem. No ale mam nadzieję, że będzie przyjemnie, szybko i dosyć fajnie. A co może odpowiedzieć pasażer, który ma za chwilę wsiąść do samolotu na pytanie, może... czy pan wierzy, że pan doleci? No tak, takie pytania się zdarzają. Pasażerowie byliby w siódmym niebie, w 787 niebie tak naprawdę, no ale okazało się, jak państwa informujemy od rana, że nie do końca się udaje. Coś tam było nie tak z tą fetą, no za duża była. Wydaje mi się. A za duża feta, kiedy Dreamlinery do Rens przyleciały, i za duża feta pech, miała tak, być w Chicago. Pech chciał, że są usterki. Że są usterki i Dreamlinery będą uziemione. Będziemy się przyglądać oczywiście temu, jak Dreamlinery będą... Można? Dzień dobry, witamy. Jest. Witamy cię serdecznie. Jaka jest pogoda w Stanach Zjednoczonych? Wiem, to wiatry. A, zaskoczenia. To nie mam pojęcia. Pogoda w Stanach. Znaczy, pogoda w Stanach jest bardzo różna. Od wschodu do zachodu. Słońce. Nie, w tom mamy. W zależności. Czy państwo wiedzą, że dzisiaj jest czwartek, 17 stycznia 2013 roku? Ja bardzo lubię. Mogę ci na chwilkę przeszkodzić? Proszę bardzo. Bardzo lubię kartki z kalendarza. Pokażmy kartkę z kalendarza. Jest, uwaga. I teraz składamy życzenia rozmaite. Antoniemu, Rosalindzie, Albie, Janowi, Julianowi, Merulowi, Rosławowi, Przemiłowi, Rozelinie, Rosławowi, Rosławie, Rościsławowi, Sulpicji, Sulpicjuszowi i Teodorowi. Wszystkim naszym solenizantom bardzo serdeczne życzenia. I jeszcze zanim Ziemowit przekaże mądrości pogody, to mądrość na dziś z kalendarza Marka Twaina. Być dobrym jest szlachetnie, lecz uczyć innych, jak oni mają być dobrze, jest jeszcze szlachetniejsze i nie wymaga tyle wysiłku. Bardzo optymistyczne, prawda? Bardzo optymistyczne, zagra nam się za wcześnie. Tak. Będzie minus 10? Nie, dzisiaj nie. Dzisiaj nie. Jutro będą miejsca, gdzie ta minus 10 nawet będzie przekroczona. To północne, wschodnie rejony kraju. Chociaż teraz minus 9 jest, ale tam gdzieś tylko na Mazurach miejscami. Ziemowit będzie z pogodą, tak. Za chwileczkę, 6.12, poranek TVP Info. Tak jest.